mówiłam ci już nieraz, żeby przy mnie nie grać tych murzyńskich blazeństw. Przepraszam cię. To może chowę, specjalność domu. Nigdzie nie ma takich tortów jak u pani Rejentowej. Och, jaki duży kawałek. Rzeczywiście, jaki duży. Możesz chodzić do mnie. U nas w cukierni taki kawałek kosztuje 30 groszy. A przy tym wanilię dajecie sztuczną. Zamiast masła tłuszcz ze starych kotów. Nie, dziękuję. Dziadziu, czy ja mogę już iść? Gdzie ty się to wybierasz? Przecież dzisiaj mam lekcję francuskiego. Właśnie dziś, w dniu moich imienin, zostawiasz mnie samą. Ale Cesiu, ja ci pomogę, Sylwestia. Nie trudź się. Dołóż jeszcze, dołóż. Do panny Wagner może się spóźnić. Czułeś się tak wystroiła. Droga pani Cecylio, młodość. Wszystkie przecież byłyśmy tak. Właśnie dlatego. Czym ona jest, ja byłam. Czym ja jestem, ona będzie. I ja też nigdy nie myślałam, że będę stara. Elżunio, a kawa? Dlaczego Ewcia nie podaje kawy? Nie wiem, ciociu. Krem jej się nie chce ubić. Nie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Czy warto się irytować, droga pani Cecylio? Wszystkie służące są głupie. Nie tylko głupie. Pamiętacie, służyła u mnie taka Bogutowa, kucharka. Przyzwoita, pobożna, nikt by jej o nic nie posądził. Nagle jednego dnia zaczęło mi się coś u niej nie podobać. I powiadam, moja Bogutowa, mnie się zdaje, że Bogutowa jest w ciąży. A ona mi na to. I mnie się tak zdaje, proszę pani. Pośmiałam się i powiadam, no, jeżeli Bogutowej tak się zdaje, to się będziemy musieli niedługo rozstać. I niedługo jej się zdawało. A teraz ta jej Justynka ma już pewnie z 18 lat. Służy tu gdzieś na wsi z matką, w jakiejś Bole Boży. Bole Boży? Bole Boży. U Ziembiewiczów. To ich syn był nauczycielem Elżuni. Jakie te panie w mieście są głupie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Chodzę ja przy nadziei o taką wysoko, a taka mnie się pyta. Moja Bogutowa, mnie się zdaje, że Bogutowa jest w ciąży. A ja jej na to, i mnie się tak zdaje. Czy ja się ugotuję? Nie ugotujesz się, nie ugotujesz. A kto by tam jadł takiego chudego kurczaka? No, Bogutowa. Będziecie mieli na pieczyste. Jak się to dobrze obłoży wędzoną słoninką, to będzie pyszne, że paluszki lizać. A która to tam się znowu moczy? To moja, proszę pana, dziedzica Justynka. No, Bogutowa, jutro syn z Paryża przyjeżdża. Musicie się popisać. Trzeba mu pokazać, że bolebożańska kuchnia nie gorsza od paryskiej. Paluszki, już wróciłeś. Właśnie mówiłem Bogutowej, że powinna popisać się przed Zenonem. Zagrzejesz się tutaj? Ale o, zmarzłem. No to idź do pokoju, przekąsisz może coś gorącego. A. Justynko! Już idę, proszę pani. A no chodź, no chodź, pani ci jutro przyjeżdża. Trzeba będzie na górze dobrze, ładnie pokój sprzątnąć. I te ramki, proszę cię, wytrzyj mi z kurzu. Dorodny pani. Dziś to już inżynier. A co pani najlepiej lubi? Dla samych pierogów warto było wrócić do kraju. No chyba w Paryżu pan inżynier jadał lepsze potrawy. Pierogi? Ze śmietaną? Co to nie? Na długo pan inżynier do nas zawitał? No, może na zawsze. W naszym mieście wszystko od lat jest już wybudowane. Rzeźnia miejska stoi, dworzec autobusowy stoi, kino stoi, piękny hotel polski stoi. Co więcej można zbudować? O, jak pan spojrzy. Ci robotnicy robią po kilkanaście kilometrów w domu
do miejsca pracy i z powrotem. Dla nich zbudować... Dobry pani. Czy nie ma pan Milady? Jest, jest. Nie, że się pani rozbierze. Śnieg już nie pada? Nie, już przestał. Czy pani się mnie boi? Dlaczego? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Cóż tak dzisiaj wcześniej, Elżuniu? Tak się dzisiaj jakoś źle czuję. Elżuniu, chyba to dość na dzisiaj. Głowa mnie boli. Chyba, że się położy do łóżka. Dobrze, proszę pani. No, na mnie już także czas. Panno Elżbieto, mamy kawałek w jedną stronę. Odprowadzę panią. Nie, nie, ja pójdę sama. Więc pani nie chce ze mną iść? Nie, tylko ja się bardzo spieszę. No to doskonale. Bo ja także. Pozwól na chwilę. Niech pani chwileczkę zaczeka, ja zaraz. Nie ma najmniejszego sensu, uspokój się. Panno Elżbieto, pani mnie źle zrozumiano. Nie wierzę panu. Pan kłamie. Pan... Dobry wieczór pani. Nie poznaje mnie pani? Pan Zenon, skąd się pan tutaj wziął? Wróciłem dziś rano z Paryża. Zatrzymałem się tutaj w drodze do Boleboże. Cieszę się, że pan mnie nie zapomniał. Pan Abaczewicz, pan Zenon. Dziękuję. No to do widzenia. Myśli pani znowu, że jestem źle wychowany? Już panią widziałem dziś na ulicy. Chodziła pani do jakiegoś domu na rynku. A tak, byłam na lekcji francuskiej. A wie pani, w Paryżu nieraz myślałem o tej ulicy, o tym domu. Pamięta pani nasze wspólne lekcje? Nawet pani nie wie, że się w pani tak kochałem. No cóż, te rzeczy z dzieciństwa nie mają teraz znaczenia. Jesteśmy przecież dorośli. Może pan kiedyś do nas wstąpi? Ależ na pewno wpadnę. Do widzenia. A czy ten pan, który pani odprowadzał, to pani nauczyciel francuskiego, tak? Proszę nie zapominać. Jedz, Zenonie, jedz. Nie żałuj sobie. Uczciwy pasztet z szaraka, smaczniejszy
od ślimaków i żabich udek. Żabich udek, a juchy tutaj, że smaczniejsze od paryski. Walusiu, Walusiu, nie psuj mi chłopca. A ja zamfadę, Petry. Walusiu, żeby cię aby nie zaszkodziło. Co u Boga ojca? Zbytków się żadnych nie robi, gdzie się tylko obrócisz, wszędzie długi. A co nam pozostało? Dobra kuchnia Bogutowej i zacne winko. Co mamy sobie żałować? No. A tu dopiero ciągną, jak te smoki. Dobrą się młody ze starym, taki są będzie. Ale paniec jak malowanie. Uważaj ta dziewuchy, żeby wam której czego nie wymalował. Ledwie druga butelka otwarta, a ty już od stołu pędzisz spać. O, już czas, czas, Zenonek zmęczony. Zanudzisz się u nas. Bole Boża, to nie Paryż? O, Paryż już mi nie w głowie. Tak mi teraz jest, jakby wszystko na mnie w kraju czekało. Tyle u nas do zrobienia, no tyle nowych rzeczy można stworzyć. Pewnoś tam w Paryżu czasu nie marnował. Winko tanie, kobietki wesołe. To by tam spał po nocy, co? Ej, Walusiu, Walusiu, kiedy ty się nareszcie ustatkujesz? Dobranoc. Dobranoc. No idź, płacz się, Zeniu. Zagram ci jeszcze przed zaśnięciem, tak jak dawniej, kiedy byłeś mały. No, alo. Alo. Dobry wieczór. Jak się masz? Ale na tym łóżku to chyba pan się już nie zmieści. A tak, trochę wyrosłem. No to pościel na kanapie. Tym się śpi. Śpi? U nas nie jedna by w tym na zabawę poszła? Pachnie. Czy pan jeszcze czego potrzebuje, bo ja idę na Andrzejki. Andrzejki? Każda sobie dzisiaj męża wróży. Dobranoc. Słuchaj no. Słucham. Jak ci na imię? Justyna. No to idź, przyjdź. Dobranoc. Dobranoc. Na dziołchy. Widzi to, jakie ma odstające usy. Jak zając. A być to głupie Michalek, dobryna. No Justysia, teraz ty. A ty, jakie imię wywróciłaś? No, Justysia. Andrzeju, Andrzeju.
ja. Zusto. A to nas pan nastraszył. Co to, boicie się mnie? Ja? Dlaczegoż bym się miała bać? Nic, mamie, nie lepiej? Trochę lepiej. Ale ci powiem, dziecko, że takiego bolenia w boku to jeszcze jak długo żyje nie miała. Bo mama tu nigdy nie ma odpoczynku. Wciąż przy kuchni i przy kuchni. Co ty tam znowu haftujesz? Nie haftuję. To tylko monogram dla pana Zenona. Co to, kazał ci? Nie kazał. Wzięłam, żeby miał znak, bo jak stąd do miasta pojedzie, to mu to jeszcze w pranie zamienią. A co to ciebie obchodzi? Z takimi młodymi panami trzeba uważać. Niech się mama nie boi. On ani patrzy na mnie. A, broń panie Boże, Zenonie, siedź sobie u nas jak długo tylko chcesz. Kawałkiem chleba podzielimy się zawsze, ale widzisz, byłem, widzisz, w wareckim folwarku u plenipotenta Czeklińskiego. I tak jakoś zgadało się o tobie. Po co? Przecież mój ojca nie prosił. No wiem, żeś nie prosił, ale muszę ci powiedzieć, że ten Czekliński to zamożny człowiek, ustosunkowany. Jest plenipotentem hrabiego Tczewskiego. Od niego wiele zależy. Czy pan się kiedy zastanawiał, ile energii traci robotnik, przebywając nieraz kilkanaście kilometrów od domu do miejsca pracy? Chodząc do szkoły, spotykałem dzień w dzień tych zmęczonych ludzi. Przybliżyć ich do warsztatów pracy, zbudować im nowoczesne domy, o tym zawsze myślałem. Dziwi mnie jednak, że pan wybiera pod budowę tych domów tereny niezdrowe, zadymione. Ja bo mam na myśli tereny o wiele lepsze. Choćby te na Drzechu, no wie pan, koło cegielni. Aha, pan myśli o nieużytkach hrabiego Tczewskiego. To przynajmniej będzie niedrogie. Nieużytka? Jak to nieużytka? A powietrze, a słońce, a woda. Żeby tylko hrabia Tczewski chciał sprzedać. No ale to już ja biorę na siebie. Ale skąd weźmiemy na to pieniądze? Jak to skąd? No przecież poruszymy opinię publiczną. Instytucje, banki to sprawa, która obchodzi całe społeczeństwo. Moja gazeta jest całkowicie do pańskiej dyspozycji. Musi pan mi tylko przygotować kilka dobrych, mocnych artykułów i pieniądze znajdą się na pewno. Myśli pan? Ot, żeby tylko znaleźć drogę do ojczyma panny Bieckiej. Dziwna dziewczyna. Wrzekła się matki, gdy ta wyszła po raz drugi za mąż za tego prezesa banku. No, ale jak ten ptaszek się koło niej kręci, to on już ją pogodzi z forsą i trzyma. No, a więc po świętach zabierzemy się do roboty. No to za pomyślność, panie inżynierze, za pomyślność. Zabieraj się pan z tej bole Boży i do pracy. No. No. Za pańskie domy nad rzeką. Chciałam panu pomóc. To tak nie upracują. A rzeczywiście, pięknie, pięknie. Ojej, co też pan zrobił? Pan raniutko wyjeżdża? Tak,
na pierwszy pociąg. No, może przyjść pana obudzić. Prawda, byłbym na śmierć zapomniał. Mam coś dla ciebie. Widzisz? Chustka. Ale to niezwyczajna chustka. Jak ją na głowie zawiążesz, to kim tylko pomyślisz, będzie twój. Przyszli z nowym rokiem.
Josie, dziecko. Paluniu, palto, palto. No, bądź zdrowa, Justynko. Co, Justynko, co? Ja tylko tak. Wyszłam popatrzeć. Bądź zdrowa. Ale pan przecież wróci. Wrócę, Justynko, wrócę. Tę całą naszą erę diabli wezmą. Takich sum żądać za nieużytki. Co za chciwość. O tym Tczeskim to trzeba będzie napisać całą prawdę. Kochany inżynierze, dotychczas moja gazeta sprawiła, że pański wielki plan zainteresował całe miasto. I moja gazeta sprawiła, że instytucje finansowe nabrały zaufania do tej budowy. Jeżeli więc teraz zamiast budować zechce pan to wszystko burzyć, proszę bardzo, proszę. Ale bez mnie. Bez mnie. Rozumiem pańską kłopotliwą sytuację. Pan jako plenipotent hrabiego Tczeskiego... To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Czemuż więc pan walkę ze spekulacją nazywa burzeniem? Bo to już skandal. A wiesz. A ludzie mający pieniądze skandalu nie lubią. Panie inżynierze, niech pan kończy spokojnie plany. A resztę proszę już zostawić mnie z całym zaufaniem. O, ja już mam doświadczenie w takich sprawach. Co tam? Panie redaktorze, przyszła panna Biedka. Biedka? Biedka? Prosić, prosić. Proszę. Panna Biedka, jak ci znasz? Proszę bardzo. Proszę panią. Chciałam panu redaktorowi sama podziękować za posadę dla Franka. To jest bardzo miły i uczciwy chłopak. Ależ to drobnostka. Doprawdy jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pani zrobić jakąś przyjemność. Pani pozwoli? Nasza młoda sława, pan inżynier Ziembiewicz. My się już od dawna znamy. O, nigdy mi pan o tym nie mówił. Widocznie to się nie nadaje do druku. Panie redaktorze, numer czeka na maszynę. O, dzień dobry. Panie inżynierze, to pański ziomek z Wole Boży. A tak. Mój ojciec był ogrodnikiem u pana Ziembiewicza. No jakże się tu panu pracuje? Dziękuję pani. Bardzo się cieszę z tej pracy. Przepraszam. Żyjemy tutaj jak na wulkanie, a to wszystko przez naszego kochanego pana inżyniera. Bardzo przepraszam państwa na chwilkę. Panie wybacz. Zawsze pragnęłam, żeby się coś wielkiego działo w naszym mieście, ale nigdy nie przypuszczałam, że stanie się to za sprawą pana. Nowa era w naszym mieście. Dlaczego się pani śmieje? Widzę, że jak dawniej nie bierze mnie pani na serio. Nie biorę pana na serio? To mnie zresztą nie obraża. To znaczy tylko, że pani nie bierze na serio samej siebie. Widzę, że się pan chce kłócić po dawnemu. Czy pani się w Owaczewiczu kocha? Ależ nie. Czy pan pija bardzo słodką? Dlaczego pani mi nie mówi prawdy? Bo teraz już nic nie ma. Jeżeli pani nie chce, niech pani nie mówi.
To była moja pierwsza nieudana miłość. A czy to ma być zazdrość? Nie mam żadnego prawa. Ale każdego może spotkać miłość mniej albo bardziej udana. U jednych jest to miłość zniosła. Dla mnie to nie musi być miłość. Ot, po prostu wiejska dziewczyna. Pan, jak wszyscy. I ja. Ale to przecież nie ma żadnego znaczenia. Wszystko ma znaczenie. Tylko najczęściej nie liczymy się z tym, ile to może innych kosztować. Hej, kobieto, posuńcie się trochę. Tu leży ciężko chora. Jedzie do szpitala na operację. No jak ci, mamo? Justynka. Jak ty sobie sama poradzisz na świecie? Ale mamo. Nikogo nie kochałem oprócz ciebie. A ty? Czemu milczysz? Czemuś posmutniał? To nie jest smutek. Przeraża. Jak pomyślę, że ciebie nie będzie tutaj tak długo. Ale gdy wrócę, słuchaj, już nigdy nie będziemy osobni. Ja wiem, że wrócisz. Że potrafisz ich wszystkich do siebie przekonać, ale... Elżbieto, ale nie tylko domy będziemy budować, ale i nasze szczęście. Jakże ja tutaj teraz zostanę bez ciebie? Elżbieto. Wiesz, tu pod nami w piwnicy mieszkają ludzie. Czasem, gdy nie mogę spać i słyszę ich życie, to nie mogę uwierzyć, że to możliwe, że ja tu, a oni tam, jak szczury. Elżbieto, ale nie myśl, że budowa tych domów to tylko zaspokojenie własnych ambicji. Przecież to właśnie tacy jak ci będą tam mieszkali. Ja wiem, że to zrobisz. Pamiętam, udawano ci się zawsze, gdy czego chciałeś. Zenonie, ja chcę, żeby nasza miłość była inna. Tak ty sobie sama dasz radę. Wsi zawsze czekacie do ostatniej chwili. Czy mama jest bardzo chora? Dlaczegoście ją tak późno przywieźli? Wstać nie może. Zmęczonaś drogą, co? No, rzeczy wasze, Justynko, już umieściłam u siebie. Franek mi pomógł. Dzień dobry. Dzień dobry, Justynko. Nie poznajesz? Franek, mój brat. Co z matką?
Któż by się tego mógł spodziewać? W ostatniej chwili puls był słaby. Słaby, ale dobry. Od razu mówiłem, że to beznadziejny wypadek. O Jezu, Jezu! Cicho, dziecko, cicho, tak nie można krzyczeć. Może jeszcze trochę żyje. Same byłyśmy na świecie. Miałam tylko tę jedną mamę. No i co? Cały miesiąc chodzę na próżno. Już nóg nie czuję. Byłam też u tego kupca. Im tam wszystkim o co innego chodzi. Wielka rzecz, że cię tam który uszczypnie. Takeś się w tej biedzie poniżyła, żeby się dla paru groszy na ulicę posłała. Słuchaj, Justynko, mówiłem z tą panną od gospodyni. Ona może ci dać polecenie do sklepu. Zna właściciela. Czego? Panienka kazała mi przyjść. A o co chodzi? Franek mówił, że panienka może mi znaleźć miejsce sklepowe. A cóż to u mnie, biuro pośrednictwa pracy, czy co? Taka młoda i zdrowa dziewczyna powinna iść do posłu. Sklepowa! Podłogi szorować, wodę nosić, a nie do gości w sklepie się wdzięczyć. Ja nie proszę o żadną łaskę. Kazali przyjść, tą przyszła. Sama sobie dam radę. Jeszcze mi tu urągać będzie. Ciociu, co tu się stało? Piekujesz się tymi włóczęgami z piwnicy, których nic nie mam, oprócz kłopotów. A gdzież oni mają pójść, jeżeli nikt w nich nie ma roboty? To ja jedna mam cierpieć za to, że świat jest źle urządzony. Wzięłaś w mieście. Mama mi umarła. Co ty mówisz? Mama nie żyje. To już nie jesteś w wolę Bożym? Słuchaj, wejdź mu tu do mnie na chwilę, to mi wszystko opowiesz. Że wrócisz, że już nie będę taka sama na świecie. Ciągle o tobie myślałam. No, co mi powiesz, Zenon? Nie było ci nic ani żal, jak wyjechałeś z Bole Boży? Było mi żal. Naturalnie. Tylko widzisz, Justynko, od tego czasu wiele się zmieniło. Ty mój kochany, jak już ty jesteś przy mnie, wszystko jest dobrze. Poczekaj. Może byś przyszła, kiedy to będę ci mógł zwrócić te pieniądze? Teraz to nie pilne. Z początku to było mi ciężko. Teraz już nie. No, dajże pokój z głupstwami. Przecież matce się należało. No to może pojutrze. No, dobrze, dobrze. Nie
Nie cieszysz się wcale? Tak. O ja. Słuchaj, Elżuni. Teraz nie można być osobnym. Pykając dzisiaj na ciebie, myślałam o tym samym. Ciągle macie jakieś sekrety przede mną. A przecież ja chyba pierwsza powinnam coś wiedzieć. O czym, ciociu? Czy macie zamiar się pobrać? Tak czy nie? Tak. Mamy zamiar się pobrać. W każdym razie jeszcze nie prędko. Ta dziewczyna u Golomskich jeszcze nie zameldowana. Ty o tym nie myślisz, a ja będę karę płacić. Elżuniu, teraz wiem, że wszystko pokonam. Wszystko zwalczę, co stanie na drodze do twojego szczęścia. Chcę ci wierzyć. Gdyby mi było ciężko, to przecież nie będę sam. Będę miał ciebie. Ty jesteś taka dobra. Co? Panie inżynierze, chciałem to wydrukować. Chciałem prosić, może by to bezpłatnie. Kochasz się, co? Masz rację, chłopcze. Bez tego życie niewiele warte. Do administracji. Dziękuję panu redaktorowi. Panie inżynierze! Gratuluję! Pańska kandydatura na prezesa? Obrzuca pan błotem ludzi, którzy dopomogli panu zrobić karierę. Chce pan zniszczyć to z trudem dźwignięte dzieło. Ja do tego nie dopuszczę. Ja z tą bandą spekulantów pracować nie będę. Rozumie pan? Nie będę. Panie hrabio! Panie prezesie, pan dziewczyn! Panie dyrektorze! Panie prezesie! Dziś to już pan! Proszę. Panie hrabio, moje uszanowanie! Panie prezesie, spać. Panie hrabio? Wspaniały kawał! O, a teraz, kochany prezesie, ciocię Kolichowską w mankiet i żenić się. No, a mnie na ojca chrzestnego. No i też. Moje uszanowanie panu prezesowi. Klucz. Panie prezesie, dzwoniła panna Wiecka. Wiecka? Ta pani czeka na górze. Na górze? Dajże spokój. Po coś przyszło. Nie jest ze mną tak, jak powinno być. Ale
O czym ty mówisz? Myślałam sobie i tak, ale teraz wiem, że to na pewno to. Ale co? Nic się nie bój, Zenon. Ja się wcale tym nie martwię. Ja zawsze tak lubiłam dzieci. Ja sobie dam dzieckiem rady. Mama też wychowała mnie sama. A przecież nikogo nie miała. A ja mam ciebie, Zenon. To wiem, że nie zginę. Ależ Justynko, no. Dobrze. No. Ale po co się tak denerwować, no? No, a może ci się tylko tak wydaje? Nie. To już na pewno. Ale nie chcę ci nic radzić. Ale nie jesteśmy dziećmi, no sama musisz zrozumieć. No Zenon, dajże pokój. Tak jakbyś miał na mnie jakąś złość. Ale nie mam żadnej złości. No. Bo widzisz, miałem dzisiaj ciężki dzień. To ja chyba... Pójdę. Pieniądze? Na co? No jak to nie pamiętasz? Akurat tyle jeszcze zostało z boli Boży. A jakbyś coś postanowiła, to daj mi znać. Już ty sobie tym głowy nie zawracaj. To już ja sam. Więc to było zaraz po twoim przyjeździe. Tak. O naszej rozmowie, kiedy ci powiedziałam, że nic się nie zmieniło. Mimo to przyprowadziłeś się do siebie, do hotelu. Nie przyprowadziłem. To mogło tak wyglądać, ale mi nawet przez myśl nie przeszło, że tym się skończy. Tylko co? Umarła jej matka. I ona płakała głośno, a to było na ulicy. Było mi jej żal. Było ci jej żal. I to się stało wtedy, tak? Widzisz, jesteś obca. Jest w tobie wrogość. Ty właśnie musisz zrozumieć, że to nie jest takie proste. Że tam niby ona, a tutaj ty. To jest inaczej. Jeżeli nie chcesz mi wierzyć, jeżeli sama tego chcesz, to odejdę. Zostań. Bo widzisz, to jeszcze nie wszystko. Ona przychodziła jeszcze później. Przez cały ten czas? Tak. I teraz jest gorsza rzecz. Ona jest w ciąży. Nie pójdziesz. Nie pójdziesz. Ja sam nie wiem, jak to się wszystko stało. Ja kocham tylko ciebie. Tylko ciebie. Wierzysz? Wierzysz? Wierzę. Ale wiedziałem, że mi przebaczysz. Że mi w tym dopomożesz. Ale pana szafanielka to ma lekko rękę. Z gońca to ja teraz jestem dozorcą na budowie. Justynko, przestałabyś się zamartwiać. Przecież ja robotę mam. Zapracuję na dwoje. Przestań, Franek. Gdybyś ty wiedział, jak jest ze mną,
pobić sobie mną głowę i nie zawracać. Teraz jestem twój. Powiedz, kochasz. Zenonie, gdzie ona mieszka? Nie wiem. Jak się nazywa? Justyna Bogutówna. Bogutówna? Justyna Bogutówna. Imię ojca pani? Do widzenia. Czy pani może być ze mną szczera? Owszem. Czy pani naprawdę kocha pana Ziembiewicza? To pani wie? To on o tym rozpowiada? Wiem. Dlaczego się pani pyta? To jest dla mnie bardzo ważne. Czy pani go naprawdę kocha? Czy może tylko tak? Ja go kocham? Jak tego psa wścieklego! Moja przeklęta, że ja nie miałam rozumu! Co mu było do mnie? Po co mnie ruszał? Czy ja mu wchodziłam w drogę? Co ci przyrzekał? No, przecież musiał coś obiecywać. Pewnie, że obiecywał. Mówił, że później, że jak wróci. Teraz ja mu jestem za prosta. Zrobił się wielki pan. Ja pani pomogę. Mnie nikt nie pomoże, jeżeli ja sobie sama nie poradzę. To wasze dziecko musi żyć. On jest wolny. Ja za niego nie wyjdę. Nie gniewaj się, Zenon. Ja bym była nie przyszła, żeby nie to, co mi powiedziała ta twoja narzeczona. Jaka narzeczona? No ta, co mieszka na Staszyca, nade mną. Nad tobą? Po coś tam chodziło? Jak śmiałaś? Ukazała mi przyjść. I co ci mówiła? Nic takiego. Mówiła tylko tak samo jak ty, że chce mi pomóc. Tyś mi o niej nic nie mówił, ale ona wszystko o nas wiedziała. Tu ma ktoś przyjść. Już idę. Tylko jedno mi jeszcze powiedz. Czyś to ty jej mówił, że chcesz, żeby to dziecko żyło? Ty, prawda? Nie wiem. Nic nie mówiłem. Zrobisz, jak będziesz chciała. To tylko od ciebie zależy. Czy jest panienka? Wyszła? Wyjechał.
Panie inżynierze, w piwnicach gwałtownie podnosi się woda. Halo, halo, panie inżynierze! Nie możemy kraść fundamentów. Kopę zalewa woda. Gdzie? Czwarty, piąty, szósty blok. Halo! Trzymać wszelkie roboty przy wykopach. Prowadzić pompy i przyślijcie do mnie kierownika wierteń. Przesada z tą wodą podskórną. Zresztą dasz betonowe pale i nie podmyje. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jakie to sumy pochłonie? To nas zrujnuje. No to będziesz budował bez tych pali. Jesteś zmęczony, zdenerwowany. Przepracowujesz się. Czy wiesz, że Elżbieta bawi w majątku Tczewskich? Pojechała tam z matką i ojczymem. Ma być wielkie polowanie. Może byśmy tam pojechali jednak, co? Jak myślisz? Bardzo bym chciał poznać tego jej ojczyma. No nie mówiłem? No przemęczony jesteś. No jednak jutro zajadę po ciebie. Bądź zdrów. Panie inżynierze, jeżeli dzisiaj w nocy znowu pan będzie pracował, może dołożę do pieca. Ano, napal, napal. Posiedzę jeszcze trochę. Franek, na rozgrzewkę. Ano, można. A co Franek z tą dziewczyną, dla której szukał pracy? Nie pobraliście się jeszcze? A co? Rzuciła cię? Panie inżynierze, co by pan zrobił z takim, co to by panu dziewczynę uwiódł, naobiecywał, zbałamucił, a jak miała mieć dziecko, porzucił? Twoja dziewczyna? A tak. Z bole Boży. Justynka Bogutówna. A znasz go? O, żebym ja go znał. Ale ona nie powie, bo ona wie, że ja bym go chyba... Co się z nią teraz dzieje? Popsułaś. Leży chora. Mnie na nawet widzieć nie. A ja bym dla tego dzieciaka przystał. Wziąłbym jak swoje. Tak mi głęboko w serce wyszło. Panie prezesie, pozwoli pan, że mu przedstawi waszą miejscową chlubę. Pan redaktor Czechlicki, amator grubego zwierzęta. O, bez przesady, panie hrabio, bez przesady. Świetnie, świetnie, bo ja także. Witam panią, panno Elżbieto. Witam panią. Mam dla pani niespodziankę. No to trzeba się zbierać. Dojdziemy. Przecież wiedziałaś, że nie dam ci odejść. Musiałem czekać, aż tam to będzie załatwione i skończone, rozumiesz? Żeby już nigdy nic nie stanęło między nami. Się wcale nie spotkać. Ale spotkaliśmy się. Z środek się ja. Popatrz. Tych dwoje szczęśliwych to my.
Nie ucieknie. Żuj. Nosek ma śliczny, podobny do mamusi. Ale gdzie tam? Chyba pan ojciec. A jak zbudowany mocno. Jaki duży. Aha, zaczyna się. Już oko robi. Cóż, krew ziemniewiczu. Widać, że się nie odrodził. Od małego zaczyna się wprawiać. Najpierw nie łudź go. Potem na starość będzie mu się trudniej odzwyczaić. Gdzie Zenon cię zawieruszył? Był tutaj przed chwilą. Cóż to, chowasz się? Gwarno tam trochę. Napijesz się? Wiesz, za dużo gadają na mieście o tej naszej budowie. Że jakąś komisję mają wyznaczyć? Że roboty wstrzymają? Nie poznaję cię. Boisz się plotek. No pewno, bo są szkodliwe. Więc trzeba się bronić. Co to się stało, mój drogi, że mury tak jakoś szpetnie popękały? Dziwisz się? Ostrzegałem was przecie. Żądałem budowy na palach. Żądałem odwodnienia. Zlekceważyliście. Nie daliście pieniędzy. Trzeba jednak, żeby przestali gadać. Musisz to jakoś zalatać. Zalatać? Rysy. Rysy. No pstu. Zresztą, któż z nas jest bez skazy? Patrzę na to wszystko, jak tak oglądam to i owo, to myślę sobie, Zeniu, że ty jesteś człowiek niezwykły. Ale przesadzasz, ojczulku, przesadzasz. I co mi tam będziesz opowiadał? Jesteś, panie, na świeczniku. A. No to świetnie, świetnie. O Jezusieczku, jakie to śliczne. Prawda, Justynko, wykapany panicz. Jakie to ma oczki niebieskie. Takie same jak nasz pan Zenon. Jakie to włoski złociste. Ściemnieją, ściemnieją. Pan Zenon miał takie same. Jak to żyje. Cały wieczór czekałem na ten taniec. A ja czekam przez cały karnawał. Nic tego, moi panowie. Ten taniec obiecałam mojemu synowi. Nie.
Dajże, daj tego króla mojego tutaj. Ach, Elżuniu, no nareszcie będziesz miała odpowiednią niańkę. Patrz, jaka ładna dziewczyna, a jaka pracowita, porządna i przywiązana do naszej rodziny. Pójdę po Zenona, zobaczysz, jak się ucieszy. Jak nie żywe, moje byłoby takie same. Cały świat go nie chciał. Jedna matka mogła mu pomóc. Mogła je uratować. I ta je sama zmarnowała. Ktoś tu przyszła. Nie gniewaj się, Zenon. Jak śmiałaś? Pani starsza kazała mi przyjść, żebym tu była do dziecka. Przecież sama rozumiesz, że nie możesz tu być. Wiem, wiem. Może ci czego potrzeba? Może potrzebujesz pieniędzy? Nie, Zenon. To, coś przysłał, jeszcze mi wystarczy. Powinnaś być rozsądna. Doktor kazał ci wyjechać, żebyś się leczyła. Co cię to jeszcze obchodzi, Zena? Nic ty nie wiesz, co jest ze mną. I nasze miałoby takie niebieskie oczki. Takie złociste włoski. Czemu się nie kładziesz? Nie chcesz mi nic powiedzieć? Zenonie, czy ona jest naprawdę chora? To jest taki zły stan nerwowy. Apatia, depresja, jakaś dziwność. Nie ma wątpliwości, że jest nienormalna. A powiedz mi, powiedz, czy to nie jest w związku z tamtą sprawą? Z jaką? Przerwane macierzyństwo. Przerwane macierzyństwo? Innym dziesiątki takich spraw uchodzą na sucho. A za mną ta jedna wlecze się bez końca. To jest słabość, że temu ulegam. Że nie potrafię otrząsnąć się. Nie, to nie słabość, Zenonie. Tylko ty chcesz być lepszy niż inni. Jak to lepszy? Od kogo lepszy? Czy może dlatego, że ja jestem tu z tobą, a ona jest tam sama? Ona aż tak weszła w nasze życie. Ale przecież to nie może tak być, aby z jej losem sprzęgło się całe nasze życie i cały nasz spokój. Przecież mamy dziecko. No co, nie jestem damą? Pewnie, pewnie. Ale czy to nie szkoda tyle pieniędzy wydawać? Byłam dla niego za prosta. A co to ja jestem gorszego?
dobrze, że pan przyszedł. Znowu ją napadło. Płacze. A doktor był? Ucieka od doktora, nie chce z nim mówić. Nakupiła sobie różnych rzeczy, pantofle, kapelusze, pończochy. Nie odchodzi od lustra. A Borbocki Franek przychodzi? Że też ma cierpliwość. Uważajcie tylko na nią, żeby jej niczego nie brakło. Zrobiłaś wtedy, co sama chciałaś. Przecież mogłaś mieć dziecko. Byłbym cię bez pomocy nie zostawił. Aleś mi dał pieniądze na to, żem go nie miała. A co miałem robić, Justyni? Miałem ci nie dać? Naturalnie, żeś mógł nie dać. Miałeś się żenić, to dałeś, żeby się mnie pozbyć. Nikt go nie chciał. Nawet tyś go nie chciał. To gdzie się miało wrócić za swoim ratunkiem? We mnie jednej miało swój słówek. Ja się go wyrzekłam. Justyno, a może ty mnie jeszcze kochasz? Nie, już cię dawno nie kocham. A i to, co było, to mi się dziś wydaje jakby nieprawda. Czy ty się mnie nie boisz, mój drogi? Ani chwili byś tu nie był, gdybyś wiedział, co ja mam na myśli. No to powiedz, niech wiem. Często myślę, żeby tobie co złego zrobić. Tobie albo jej. Takie to we mnie siedzi zło i tak mnie dusi. Widzę, że teraz to nie to, co dawno. Przez te ściany nic do pani nie dochodzi. O czym pan mówi? Ano, słychać, że jak ta komisja zjedzie, to tych domów nie dokończy. I że się może wszystko zawalić. Zawalić? Różnie mówią, że pieniądze do kieszeni szły zamiast na budowę, a że i pan inżynier za mało na to uważał. Pani tyle dobrego dla mnie zrobiła. Przyszedłem ostrzec, bo to niektórzy i na pana inżyniera się odgrażają, żeby jakiegoś nieszczęścia nie było. Ale gdzie to? Robisz Justynko. Dlaczego to nie moje żyje, tylko jej? Dlaczego ona weszła między nas? Jak to? Więc teraz chce się wszystko zwalić na mnie. A kto budował? Kto był prezesem towarzystwa? Ja? To utopił kapitały w bagnach Tyczewskiego. Wasze złodziejskie machinacje prowadziliście poza moimi plecami. A pan prezes legalizował to wszystko swoim podpisem? Wierzyłem w waszą uczciwość. Bobel, to najłatwiejsza obroda. Ma pan prezes teraz okazję do uczciwej samodzielności. Być może, że dzisiejsza konferencja w salonach pana prezesa będzie prowadzona uczciwie, ale już beze mnie. Beze mnie. Dźwignę. Dźwignę się jeszcze z tego bagna, w którym pogrążyliście mnie i moją sprawę. Czy pani u siebie? Pani wyjechała z domu.
Jak to dokąd? Nie wiem, pani wyjechała z dzieckiem. Jeszcze przed południem. Była bardzo zdenerwowana. Słyszałem, że jakaś dziewczyna chciała porwać dziecko. Depesza, panie prezesie. Chciałam wywieźć dziecko. Lękam się jej. Ona krąży koło dołu. Ukryłam dziecko u ciotki Golichowskiej. Takie już mam szczęście. Wszystko, co robię, wygląda, jakbym popełniał jakąś zbrodnię. A przecież zawsze starałam się być w porządku ze sobą i z własnym sumieniem. Widzisz, w porządku tylko ze sobą. Ale chodzi jeszcze o innych. A ty, gdyś wezwała ją do siebie, wyrzekłaś się mnie, robiłaś jej nadzieję. Co miałaś na celu? Wyrzekałam się ciebie dla niej. Wiesz, jak cierpiałam. Robiłaś to wszystko, żeby być ze sobą w porządku. To było szaleństwo wtedy ją wzywać. Nie mogłam inaczej. A zresztą, Zenonie, nie jest ważne, z czyjej go wynikło. Oczywiście, nieważne. Czy Chliński kradł, a mnie grozi więzienie? Tak. Nie miałeś nigdy dość odwagi, by się temu wszystkiemu przeciwstawić. Wyjeżdżam do matki. Szczęśliwej drogi. Nie myślałem nigdy, że w najgorszej chwili życia będę sam. Słuchaj, Zenonie. Ojczym nam dopomoże. Od niego dostanę pieniądze. Czy pani dzwoniła? A, jak tylko pani zadzwoni, proszę natychmiast przyłączyć na kantor. Panie prezesie, wobec negatywnej opinii naszego rzeczoznawcy budowlanego i poważnych niedokładności buchalteryjnych, zmuszeni jesteśmy zająć księgi celem przeprowadzenia ścisłej rewizji. Jestem bezsilny wobec rygorystycznych zarządzeń banku. Bezwzględne posunięcia mogą doprowadzić do ruiny. Ja do tego jednak nie dopuszczę. Szkoda, że pan prezes do tego jednak dopuścił. Żegnam pan. Tam czekają na pana. Nie chcą odejść. Proszę do mnie nikogo nie wpuszczać.
To niesłychane, przynależą mi się pieniądze. Pan prezes nikogo nie przyjmuje. Widzieliście? Nie chcesz z nami rozmawiać. Nic nie, zobaczymy się w sądzie. Wyjść, wyjść, bo zawołam policję. Co? Policję? Zawołam policję. Chodzić, chodzić, panowie. Panowie, wychodzić, panowie. Do kogo? No, wychodzisz, panowie. Jeszcze tu przychodzisz? Wstydu nie masz. Mam interes do... Zakazano wpuszczać. Cóż to się tak boisz o niego? Nie, panie mecenasie, nie. Pod żadnym pozorem. Sprawę Czechlińskiego skierowałem do prokuratora. To nie może ujść bezkarnie. To moje ostatnie słowo. Czego? Cóż to, Zenon? Boisz się mnie? Co? Zenon, co? Ręce doktora kwasem go oblała! Nie chciałbym, żeby ją ukarali. Nie dręcz się, Zenonie. To już i tak nie dojdzie do jej świadomości. Ona się tylko uśmiecha. Mam teraz bardzo trudne rzeczy do przeżycia ze sobą sam. Wiem już, że w życiu człowieka istnieje granica, której nie wolno bezkarnie przekroczyć. To mnie właśnie zgubiło. Ależ pomyśl, Zenonie, że zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy, żeś był naprawdę dobry. Gdybym na przykład teraz umarł, to byś tak później o mnie mówiła. Widzisz, to wszystko byłaby nieprawda. Jest się takim, jak myślą o nas ludzie, a nie jak my o sobie myślimy. Wszystko, com zaczął, zwróciło się przeciwko mnie. Nawet te domy są smutnym pomnikiem mojego życia. Popękane i nikomu niepotrzebne. Nie mów tak, Zenonie. Ty sam jeszcze ich budowę dokończysz. O czym mówisz? Co masz na myśli? Dostałam depeszę od ojczyma. Przyjeżdża. Wszystko za laty. Tobie mam to do zawdzięczenia. A ja już przestałem wierzyć. Ciągle z tych domów patrzyły na mnie z wyrzutem ślepe otwory okien. Zenonie, lekarze mówili, że po operacji odzyskasz wzrok. Będziesz widział. Elżbieto! Elżbieto!